Szczęść Boże, Ewelina Betiuk. Witam Państwa i zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Po raz 32 na Jasną Górę przybędzie dziś pielgrzymka ludzi pracy. Spotkaniu będą towarzyszyły słowa solidarni, mocni wiarą w Syna Bożego. Co roku w dwudniowej pielgrzymce uczestniczy kilkadziesiąt tysięcy osób. Głównym punktem tegorocznej pielgrzymki będzie niedzielna uroczysta msza święta, która rozpocznie się o godzinie 11, a której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz arcybiskup Edward Ozorowski, metropolita białostocki. Pracownicze pielgrzymki na Jasną Górę zapoczątkował błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. We wrześniu 1983 roku zorganizował on pielgrzymkę dla Huty Warszawa. Rok później do stóp jasnogórskiej pani pielgrzymowali już pracownicy z różnych stron Polski. Przypada w tym roku 30. rocznica męczeńskiej śmierci organizatora pierwszej pielgrzymki Świata Pracy, błogosławionego księdza Jerzego, i za również tego świętego i za jego świadectwo i sposób, w jaki pokazywał, jak we współczesnym świecie być tym człowiekiem takim, jak godnie żyć i jak umieć przeciwstawiać się złu, żeby zło dobrem zwyciężać. Dla regionu NSZZ Solidarność Lublin tegoroczna pielgrzymka ma wymiar szczególny. Otrzymamy w tym roku symbole pielgrzymki, będziemy głównym współorganizatorem 33. pielgrzymki, która przypada w 35. rocznicę wydarzeń Lubelskiego Lipca, jak również powstania Solidarności. Organizatorzy pielgrzymki zapraszają wszystkich, którym los ludzi pracy i ojczyzny nie jest obcy. W gmachu Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej trwa uroczyste zakończenie drugiego roku wykładów telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, który na antenie telewizji Trwam prowadzi dzieło biblijne imienia Jana Pawła II. Zakończenie jest jednocześnie inauguracją trzeciego roku studiów. Uroczysta inauguracja telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego miała miejsce 2 lata temu. Jak mówią inicjatorzy, czerpanie wiedzy z Biblii przemienia człowieka i przyczynia się do budowania kultury o ludzkim obliczu. Nikt nie może sam interpretować Pisma Świętego. Konieczne jest czytanie go ze wspólnotą Kościoła. Dlatego też gośćmi programu są wybitni eksperci z zakresu biblistyki. Telewizyjny Uniwersytet Biblijny to seria wykładów poświęconych różnym zagadnieniom związanym z Pismem Świętym, poszczególnymi księgami, zarówno od strony historii, jak też wyjaśniania tekstów, czyli egzegezy, jak też od strony przesłania, orędzia, czyli teologii poszczególnych części Pisma Świętego. Zajmujemy się zarówno Starym Testamentem, jak też Ewangeliami i teologią biblijną w ogóle całego Pisma Świętego. Dziś po mszy świętej rozpocznie się sesja naukowa, podczas której wygłoszone zostaną 2 referaty. Odbędzie się też dyskusja panelowa. Po sesji naukowej kulminacyjnym momentem uroczystości będzie wręczenie dyplomu podpisanego przez księdza kardynała Gianfranco Ravasiego studentom, którzy nadesłali na adres dzieła biblijnego prace zaliczeniowe. Rok temu, jak pisałam pracę zaliczeniową, której temat brzmiał ten, który ja sobie wybrałam, braterstwo i przyjaźń w Biblii, był to czas czytania, poszukiwania braterstwa i w Starym Testamencie, i w Nowym. Była to wielka przygoda dla mnie intelektualna, przygoda duchowa. W tym roku pisałam pracę na temat bliższy właściwie każdemu współczesnemu człowiekowi. Jak człowiek staje się uczniem Chrystusa, jak sprostać trzeba w życiu potem wymaganiom, kryteriom. I to piękny temat. Można było penetrować również w listach świętego Pawła Apostoła, który jest pięknym przykładem we wszystkich Ewangeliach. To była wielka radość, to spotkanie z Bożym Słowem. Telewizyjny Uniwersytet Biblijny pozwala na pogłębienie wiary, tożsamości religijnej, a także dawanie świadectwa życiem i słowem w swoim najbliższym otoczeniu, podkreślają studenci. Bardzo cenię sobie te wykłady z tego biblijnego uniwersytetu. Można przede wszystkim dogłębnie poznać Pana Boga, miłość Pana Boga przede wszystkim do ludzi poprzez
właśnie wszystkie księgi zawarte w Piśmie Świętym. Wykładom na antenie telewizji Trwam patronuje ksiądz kardynał Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Od 11 października w telewizji Trwam rusza trzeci rok wykładów telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Program będzie emitowany na żywo w co drugą sobotę miesiąca o godzinie 10. Szczegółowy program zakończenia drugiego, a zarazem otwarcia trzeciego roku studiów znajdą Państwo na stronie internetowej Radia Maryja. Nie będzie winiet i kamer czytających rejestrację. Za przejazd autostradą będziemy płacić elektronicznie. Odchodząca ze stanowiska szefowa resortu infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska rekomenduje swojemu następcy zastąpienie bramek na autostradach elektronicznym systemem poboru opłat. Jej zdaniem nowe rozwiązanie mogłoby ruszyć w 2016 roku. Elementem nowego systemu miałoby być urządzenie pokładowe montowane w każdym aucie, za które kierowcy nie musieliby płacić. Jednak dystrybutorzy będą pobierać za nie kaucję. Systemem byłyby objęte autostrady zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz administrowane przez prywatnych koncesjonariuszy. Niewykluczone, że elektronicznymi opłatami zostaną objęte także drogi ekspresowe, za które po raz kolejny obciążeni zostaną polscy podatnicy. Do dzisiaj, jeśli chodzi o system obecny, który firma Kabry wybudowała i buduje nadal na drogach krajowych, to ten system dotychczas kosztował prawie 10 miliardów złotych, a więc nakłady na budowę tego systemu są nakładami olbrzymimi. Obywatele i tak ponoszą duży ciężar na drogi. Jeśli państwo chce ponosić dodatkowe nakłady, rezygnując już wcześniej poniesionych wydatków, likwidując środki trwałe, które nie zostały jeszcze zamortyzowane, a więc likwidując punkty obsługi, no trzeba z tak błędnych inwestycji jakoś się wytłumaczyć. Miliardy złotych zostały w sumie wydane na przestrzeni bardzo wielu lat. Jest to bardzo niefrasobliwa polityka rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u, to może Polskę i polskie społeczeństwo drogo kosztować. Ostateczna decyzja w sprawie systemu poboru opłat na autostradach będzie jednak należała do nowej minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak. Wynik szkockiego referendum to dobra wiadomość dla NATO i dla naszego kraju. Eksperci wskazują, że secesja Edynburga osłabiłaby Wielką Brytanię i w konsekwencji Sojusz Północnoatlantycki. Nie ustają komentarze po szkockim głosowaniu. O sukcesie unionistów kanclerz Angela Merkel wypowiada się bardzo dyplomatycznie. Nie mieszałam się w to przedtem, dając radę szkockim wyborcom tak, jak jest to wskazane w polityce międzynarodowej. Dlatego teraz mówię tylko tyle. Respektuję ich wybór i mówię to z uśmiechem. To także dobra decyzja, jeśli chodzi o układ sił w NATO. Kraje członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego wyrażały zaniepokojenie, że rozpad Wielkiej Brytanii, której arsenał nuklearny zlokalizowany jest w Szkocji, oznaczałby osłabienie ważnego sojusznika. Wynik szkockiego plebiscytu pozytywnie ocenia sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen. Zjednoczone Królestwo jest krajem założycielskim NATO i jestem przekonany, że nadal będzie odgrywać główną rolę w utrzymaniu siły naszego sojuszu. Wielka Brytania i Szkocja stanowią całość, która funkcjonuje w systemie obronnym, wskazuje ekspert do spraw wojskowości Maximilian Dura. Wystarczy spojrzeć nawet na te tak zwane siły strategiczne brytyjskie. One znajdują się w Szkocji. One mają tam swoją bazę. I jeżeli by teraz nastąpiło odłączenie od Szkocji, od Wielkiej Brytanii, Wielka Brytania musiałaby to wszystko przenieść. Jeżeli by to przyniosła, to są ogromne pieniądze. I te ogromne pieniądze nie poszłyby na bezpieczeństwo Europy i na bezpieczeństwo jednocześnie Wielkiej Brytanii, ale poszłyby na coś zupełnie innego. Na infrastrukturę budowlaną, na coś, co jest tak naprawdę zupełnie niepotrzebne. Osłabienie pozycji i potencjału militarnego Wielkiej Brytanii oznaczałoby utratę znaczenia w NATO. Dlatego decyzję Szkotów z zadowoleniem powitał Barack Obama. Pytanie, czy porażka secesjonistów będzie miała trwałe skutki? Na razie dymisję zapowiedział premier Szkocji i przywódca Szkockiej Partii Narodowej Alex Salmond. Jeśli chodzi o samą Szkocję, myślę, że te tendencje separatystyczne przynajmniej na najbliższy okres czasu one ucichną, bo też no, nie ma się co spodziewać, że na przykład co rok, czy co dwa, czy co trzy lata będzie przeprowadzane takie referendum. Natomiast oczywiście ta grupa skupiona wokół Szkockiej Partii Narodowej, która opowiada się za
za opcją niepodległości Szkocji oczywiście będzie dalej prowadziła działania zmierzające ku temu celowi. Natomiast z drugiej strony będzie to też uwarunkowane tym, w jaki sposób brytyjski rząd do tego podejdzie. Obecne dodatkowe prerogatywy dla Szkocji mogą na jakiś czas wyciszyć tendencje separatystyczne. Czy tak samo stanie się z innymi ruchami separatystycznymi w Europie? Nie zrażamy się, mówi lider autonomicznych władz katalońskich Artur Mas. This is not a setback. To nie jest porażka. My w Katalonii także chcemy mieć szansę zagłosowania. Szkoci mogli zagłosować za lub przeciw niepodległości. Efekt domina przewidywany przez ekspertów w przypadku secesji Szkocji na razie nie grozi. Trzeba pamiętać jednak, że problem sprowokowała sama Unia Europejska, wspierając ideę Europy regionów i powstanie takich państw jak Kosowo. I teraz to wszystko. Kolejne wydanie informacji dnia, godzina 10. Czekam na Państwa. Do zobaczenia. Szczęść Boże. Julita Mirecka. Witam Państwa i zapraszam na informacje o pogodzie. Na wschodzie Europy i nad Wyspami Brytyjskimi dominują układy wyżowe. Nad pozostałą częścią kontynentu niże z frontami atmosferycznymi. Polska znajdzie się pod wpływem Zatoki Niżowej. Na wschodzie kraju pogodę będzie kształtował wyż rosyjski i ze wschodu kontynentu zacznie napływać wilgotna i chłodniejsza masa powietrza. W Norwegii i w pasie przez Niemcy aż po Morze Śródziemne dziś dużo chmur i przelotny deszcz. Pogodnie w rejonie Bałtyku i na wschodzie Europy. W Moskwie słonecznie, ale tylko 19 stopni Celsjusza. Natomiast najcieplej w Rzymie i tutaj do 29 kresek powyżej zera. A w Polsce? Jakie aury możemy się dziś spodziewać? Otóż w południowej, centralnej, a także zachodniej części kraju dużo chmur z opadami deszczu. Po południu w górach może zagrzmieć. Termometry wskażą od 19 stopni Celsjusza na Podlasiu, około 21-22 na północy w centrum, a także na wschodzie do 23-24 w zachodniej i południowej Polsce. Wiatr ze wschodu i południa będzie wiał słabo i umiarkowanie. Barometry w stolicy wskażą około 1015 hektopaskali i ciśnienie będzie spadać. A już teraz zobaczmy, jaka pogoda czeka nas w poszczególnych regionach kraju. Zapraszam.